Witam widzowie, dzisiaj w kolejnym odcinku zaczynamy od paczuszki. Paczuszka z firmy Zenox. Dzięki Sebastian za paczuszkę. Z takimi dwoma paczuszkami zawleczek, jedno już mam w ciągniku. Ta botnica, bo sezon, a dwie poprzednie się rozwaliły. Odciągi do ciapka, bo też już szlak trafił. No i najważniejsza część to o Jezu, ciężkie to. Noże do sieczkarni, do kombajnu, dwie paczki noży. Będziemy zakładali nowe noże i będziemy wyważać wał, ale to niebawem, także myślę, że coś się uda. W miesiącu kwietniu chcemy załatwić temat sieczkarni do kombajnu, żeby zrobić na tip top. I tak to właśnie wygląda. Ja pakuję z powrotem paczuszkę z Lenox, trochę kartonów, to mi potrzebne, i idziemy montować. Przy 30 trochę większa niż standardowo, ale to nie przejmujcie się widzowie, zanim zaczniecie mnie hejtować, że jestem szalony, takie rzeczy robię. To jest sprzęt do malin, żeby wykosić tylko, także to nie będzie jakieś koszenie trawy, tylko mam wyciąć maliny. No i bijakowo będzie to najszybciej zrobić. Nie wystarczy, wystarczy tylko ją rozpędzić i robotę już sobie zrobi. Dobra, ja ściągam te ramiona to odciągi. I co? Zamontujemy. Zobaczymy. O, proszę bardzo. Taki jest odciąg. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało w ogóle. Jak to długościowo wygląda. No powiedzmy tak samo, ale o jeden ten będzie trzeba skrócić ząbek. Dobra, ja tu się zacznę działać i zaraz się widzimy. Udało się to założyć. Odciągi się prezentują tak, jeden i drugi. Zobaczymy, dygniemy, jak to się nie zachowywało teraz. Dobra, teraz to całkiem inna robota, jak odciągi są. Ja sobie ruszę. Zamontujemy wałek i jedziemy. O. No, jeszcze tylko na glebę. Gasimy. Gasimy i idziemy po wałeczek. I bierzemy, zakładamy wałeczek. Wałek założony. Podnosimy. I jedziemy. Na maliny, na dobre dziewczyny. Jak to się zachowa? Elegancko. Tak ten wałeczek wygląda? Dobrze, żeby się nie uszkodził. Pięknie. Jedziemy. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Zobaczcie, jak pięknie przeżyto się rozkrzywiło już. Mówiliście, że takie słowo zboże. Zobaczcie, jak fajnie wygląda teraz. No to mówią, nie ma lipy. Nie ma kurde lipy. Pług sobie stoi, czeka. W tym sezonie go zrobię, ale na dopiero w drugiej części. Tak będzie się nim orać. Teraz może przerzuci jakiś kawałek pola. Patrzymy, jak to będzie. O, mieszczę się. Mieściłem się. Przerzucę nim jakiś kawałeczek pola. Na razie pole robić takowo, czy worka, czy coś podwiosenne. Głupin czy groch, nie będę na razie jeżdżał, bo popadało i na dzisiaj to 3 stopnie, wyjątkowo ciepło w tym tygodniu. Dopiero po świętach ma ruszyć się pogoda. Pewnie odcinek będziecie widzieli w święta. A co do bijakowej, jest to bijakowa chyba 2-metrowa, z tego co widziałem. Z danych technicznych sobie sprawdziłem w internecie. Pokażę wam zaraz firmę, tylko dojedziemy do góry. Prawa byka. No i co? Dojechali my. O! Dała radę rozpędzić. Kręci się. To co? Dwójeczka polowa. Jedziemy z malinkami. Pięknie.
Do obiadu wszystko dobrze szło, widzowie. To jest klasyka. No nic, ropa zatankowana, brakło mi ropy jeszcze. Wylałem kurwa z 2 litry, to wziąłem szczotką, przeleciałem całą maskę, może nie będzie rdzewieć tak. I co, trzeba pompować filterek. A już tak dobrze było, zostałem tylko kurwa paseczek. O, saj go. Spi maleńki, pi. Trzeba przepompować go dobrze, zanim zahełtamy. Wyzerowała pompę do zera. Do cna wyssała z pompy. Tach, tach, tach i gaz. No, lecimy z tematem. Jeszcze mi się tu coś poli w kieszeni. No. Taka sytuacja, widzowie. Na zakończenie dnia jeszcze. Dajże dzień szalony dzisiaj od rana. To jeszcze taka sytuacja. Ciągle powietrze w układzie jeszcze. Nie pompuje, nie słychać. O! Co? Teraz idzie na powrót. Przełączyłem. Popompujemy jeszcze, bo zaraz zdychnie. Nie chcę ruszać tej śrubki, bo łatwo ją zepsuć i glitam zerwać. Łatwo do powietrzania, więc wolę przekeblować pompeczką ręczną. Może się odpowietrzy. Pod obciążeniem. Odpowietrzył do końca i wtedy. A jejku, drugi raz mi się tak w życiu stało, powiem wam, widzowie. Raz mi się stało jakoś rotacyjną. Nie, ja grałem Ugor. Chociaż nie pamiętam, czy albo kosiłem rotacyjną już tak samo i brakło mi paliwa. Nie wiem, dwie dechy zalałem, zrobiłem trzy kursy do lasu i z lejkiem. Rozsiałem wapno i 20 litrów ropy nie ma i tylko stół skosiłem. Skubany zjadł trochę. O. Dobra, może pójdzie teraz już normalnie. Cyk, sprzęgło, gaz. Powietrze ma jeszcze w układzie.
kurde, pipe, pachwaj. Jeszcze mało. Jeszcze powietrze. Odpowietrzanie. Trzeba było się zapłakać. Wybiegam na obroty. Powinno już być dom. Robota skończona. Sukcesem, jeszcze tylko skoczę poprawić plandekę, bo znowu wiatr mi ją ściągnął na dupce kombajnu. Ja się już tak z wami żegnam, idę się napić i ogarnę sobie szybko jeszcze ten temat, zanim się ściemni, i widzimy się w następnym odcinku. Także bądźcie gotowi i zapraszam was. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, na razie.